To ostatnio trochę więcej czasu piłkarze spędzili w tym autokarze, bo mieli lecieć do Krakowa samolotem, tylko bilety zostały zarezerwowane nie na ten termin. To się zdarza, błąd ludzki. Natomiast tak z zewnątrz to ktoś może pomyśleć sobie, że w tej arce to jest bałagan jak w damskiej torebce. Ponieważ ktoś pomylił, jak zarezerwować. Nie, czy były jakieś konsekwencje wyciągnięte z tego? Były konsekwencje wyciągnięte, bo to, że samolot nie poleciał, mogło równie dobrze być przyczyną złej pogody i też trzeba byłoby na szybciutko aranżować podróż autokarem, ale tu rzeczywiście żenująca pomyłka osoby odpowiadającej za logistykę, także poniosła konsekwencje związane z kosztami tej podróży, także plus kara finansowa. Bardziej uważam, że jest to taki strzał wizerunkowy niż jeżeli chodzi o funkcjonowanie klubu, bo to w każdym klubie pewne historie się zdarzają i też widzimy, jak kluby do nas przyjeżdżają, czy jedziemy sobie nawzajem, pomagamy tam, gdzie pewnego rodzaju niedociągnięcia organizacyjne, głównie jeżeli chodzi o wyjazdy, się zdarzają, a to jest dzień powszedni. Ale rzeczywiście to żenująca wpadka, która no ja pamiętam, lekko pan, uderzyła w potylicę. Że w podstawówce poszedłem do szkoły, poszedłem na obiad i wróciłem z obiadu. Byłem przekonany, że gdzieś w takim, to były takie półki, gdzie się zostawiały te tornistry, że on gdzieś tam leży. I nagle alarm podniosłem, postawiłem wszystkich kolegów na nogi i po czym wróciłem do domu, okazało się, że tornister leży na biurku u mnie w pokoju. No także takie rzeczy się po prostu zdarzają. To prawie tak samo jak pomyliście. Zupełnie. To jest niemal identyczna sytuacja. Znak równości.